28 listopada po godzinie 13 nieznany mężczyzna zadzwoni do Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie z informacją, że w budynku w Sądzie Rejonowego w Dzierżoniowie jest podłożona bomba. Został natychmiast powiadomiony prezes sądu. Zostali ewakuowani wszyscy pracownicy. W chwili obecnej trwają czynności sprawdzające za bombą. Jak zawsze w takich czynnościach, w dniu jutrzejszym budynek sądu będzie nieczynny.